się śmieje. Ja jest nic, ja jest nic. I wie, ja jestem co płacze. I ten, co się śmieje. 10 lat na scenie, jakieś zmiany dostrzegasz w piosence turystycznej? Myślę, że nie jest to ta sama piosenka turystyczna, co kiedyś. Nawet patrząc na nasz archiwalny występ, który tam kolega mój Bartek wybrał, dostrzegam u siebie zmiany pewne, tak bym powiedział, ale generalnie zespołowy poszły do przodu bardzo. Jeśli chodzi o poziom i rozwój instrumentarium, tak samo my kiedyś graliśmy, były to 2-3 gitary właściwie i kilka wokali i kiedyś taki 10 lat temu, 15 schemat można powiedzieć. Funkcjonował gitary, wokale, może jakiś instrument dodatkowy. Teraz coraz więcej zespołów ma perkusjonalia, coraz więcej zespołów ma dobre instrumenty, coraz więcej zespołów oprócz tego śpiewania i podkładu robi fajne aranżacje muzyczne. I moim zdaniem nawet widać po tej japie, że oprócz tych zespołów z tradycjami Czerwony Tulipan, że zespoły z tego młodszego pokolenia, naszego bym powiedział, już zupełnie inaczej grają. Mają też inne oczekiwania na scenie, od nagłośnienia i tak dalej. I to chyba widać generalnie gołym okiem, nawet że to poszło do przodu. Tej piosenki śpiewa cała Polska. Wszędzie, w każdym schronisku można usłyszeć. Jak się z tym czujesz? Staram się udawać, że jestem incognito. Jak ktoś się mnie pyta, czy jestem Wojtek Szymański, czasami się zdarza, to przyznaję. Mówię, że nie, ale najczęściej nie poznają mnie, tylko poznają pieska, z którym jeżdżę. Więc on mnie to jakby zdradza po prostu, mówię, bo on często z nami jeździł na koncerty przez lata na scenie, gdzieś tam był. Wiele w waszym zespole zmienił Marcin. Czy to jest dobry kierunek rozwoju zespołu? Pytanie należy do podchwytliwych. Można by powiedzieć, że Marcin zdominował scenę, no bo ma swoich fanów, czy może bardziej nawet fanki i tak dalej. Wiesz co, to jest tak, że zawsze słuchacz z drugiej strony to odbiera inaczej, ale wbrew pozorom my na scenie nie odgrywamy tylko sztuki w rolach, jak w naszym przypadku zespołu. My nigdy nie planujemy koncertu. Nie planujemy piosenek, nie planujemy tego, że to ma być tak i tak, tak. Czasami są jakieś oczywiście schemat, ale my do siebie gramy. Oczywiście Marcin na pewno jest osobowością sceniczną, więc może być, niektórzy powiedzą, że zwierzęciem scenicznym wręcz, można powiedzieć. I zamykać Marcina to jakby pod jakiś klosz po prostu, to było jakieś nieporozumienie. On taki jest i trzeba go przyjąć po prostu. Może czasem utemperować, ale no, bez czasu. Wydaje mi się, że ludzie to słuchacze akceptują. Jakieś dalsze plany, pomysły projektu W górach jest wszystko, co kocham, przede wszystkim zespołu? Jeśli chodzi o sprawy projektowe, no to my nastawiliśmy się generalnie na to, że ten projekt ma służyć ludziom młodym, kolejnym pokoleniom. Część tych zespołów, tak jak Nasz Dom, które zaczynały dzisiaj, mam jakby swoje własne projekty autorskie, własne koncerty i tak dalej. Te zespoły, które zaprosiliśmy 2-3 lata temu, znowu kolejne, tam była Basia Bojt, wtedy była Raz do Roku. Gdzieś tam się teraz pojawiają też na koncertach, nie tylko w górowych, czasami zapraszamy, więc też gdzieś udało się nam jakby, powiedzmy w cudzysłowie, sprzedać temat po prostu, bo to są rzeczy niszowe i zostały zauważone. Teraz być może, nie chcę obiecywać, że tak, ale zastanawiam się właśnie nad płytą W górach część 8, co ona co roku się ukazywała na wakacje z przerwami, tak w zeszłym roku, bo po prostu nie było wykonawców, więc w zeszłym roku była to płyta Eskersów, jakby taka patronatka naszym. Być może się zdecydujemy w tym roku na kropkę, że jednak tą płytę W górach część 8 zdecydujemy się zrobić. Obserwowaliśmy ostatnio kilka zespołów modów, które jeszcze nie były zaznaczone, zaproszone, więc zostawiam to w sferze domysłów i tak dalej. Być może się zdecydujemy na taki ruch, że w tym roku też tą płytę przygotujemy, dając szansę kolejnym jakby młodym ludziom, żeby się mogli troszkę szerzej pokazać po prostu.